Ja należę do tego starego pokolenia, dla którego takim podstawowym społecznym, politycznym doświadczeniem był marzec 68 roku. W Teatrze 8 Dnia, który był wówczas studenckim teatrem bardzo młodych ludzi, pod wpływem właśnie marca uznaliśmy, że powinniśmy zacząć mówić o naszej współczesności, o czasie, w którym żyjemy. Bez względu na to, że cenzura nie zgadzała się na tego typu posunięcia. Wpierw zrobiliśmy taki spektakl, który opowiadał o rocznicy obchodów leninowskich w Polsce. W 70 roku była setna rocznica urodzin Lenina, która była celebrowana i czczona nieomal jak święto religijne. I teatrom studenckim odgórnie nakazano zrobić spektakl na temat leninowski. Myśmy wtedy zrobili spektakl o tych właśnie obchodach leninowskich. O wszystkich ich najgłupszych i najbardziej nadętych przejawach. Wyszła z tego bardzo radosna komedia, która jednak działała jak bluźnierstwo. Część widowni spadała z krzeseł ze śmiechu, część natomiast była przerażona, oczekując, że w każdej chwili wkroczy milicja i wyaresztuje całą tą salę. To było bardzo piękne, katartyczne przeżycie, które nas utwierdziło w przekonaniu, że to jest słuszna droga, że trzeba po prostu zmagać się ze współczesnym tematem. Cenzura na hasło, że spektakl o Leninie oczywiście zareagowała jak najbardziej pozytywnie, więc nie było, puściła spektakl bez oglądania i stąd to poszło. Potem postanowiliśmy zrobić spektakl o marcu 68 roku, wykorzystując wiersze na ten temat naszego przyjaciela, współpracownika Stanisława Barańczaka. W trakcie, kiedy pracowaliśmy nad spektaklem, wybuchły starcia z policją, rewolucja na wybrzeżu, grudzień 1970 roku. I ten nasz spektakl, który miał opowiadać o demonstracjach studenckich w marcu, zmienił się nagle sam z siebie, jak gdyby ze względu na skojarzenie bezpośrednie widowni także. Zmienił się w opowieść o grudniu 1970 roku, mimo że tam poza jedną sceną wnoszenia na drzwiach ciała, to znane wydarzenie z Gdańska, nie było żadnych cytatów z tej rzeczywistości rewolucyjnej gdańskiej. To były wiersze, które opisywały tą dwuznaczną moralnie sytuację życia w PRL-u. Tego nam cenzura puścić już nie chciała, ale znowuż poszło w przekonaniu, że to będzie takie marginalne wydarzenie, które będzie dotyczyć tylko niektórych, bardzo ograniczonej widowni. No i te dwa spektakle już wykreowały wokół naszej pracy taką dość znaczącą famę. Może powiedz, jaki to był spektakl i chociaż parę słów o tym spektaklu. Dobrze. Spektakl z wierszami Barańczaka nazywał się Jednym tchem. Pierwotny tytuł miał być Krwiodawcy, ale tego cenzura nie puściła. A tytuł pochodził z tego, że właściwie spektakl opowiadał o sytuacji w stacji krwiodawstwa, gdzie przychodzą ludzie, żeby dla innych oddać krew, ale kierowani są różnymi bardzo pobudkami, bo jak to było wtedy, a pewnie bywa i dzisiaj, część robi to z przymusu, bo szpital każe, część robi to z porywu serca, no bo dobrze jest pomagać innym ludziom, a część robi to
dlatego, że można sprzedać krew. Więc ta metafora stacji krwiodawstwa zdaje się, że mieściła dobrze i metaforę, i obraz PRL-u ze wszystkimi takimi wewnętrznymi konfliktami, także z całym wątkiem propagandy związanych no, z takim ludzkim aktem. No i ta krew ze stacji krwiodawstwa w pewnym momencie przemieniała się w krew wylewaną na ulicach. To było jednak, kiedy ja opowiadam, to staje się taka opowieść dosłowna i makabryczna, ale to była opowieść cały czas metaforyczna, jak powiadam, z wyjątkiem jednego cytatu z rzeczywistości. Tam mówiło się o rzeczach wewnętrznych, o przeżyciach wewnętrznych, a nie o zdarzeniach społecznych. Niemniej widz tą metaforę deszyfrował i rozumiał, że to jest opowieść o PRL-u. Ten spektakl był zagrany w różnych miejscach, on uzyskał pewną famę i jak powiadam, odbywało się to na zasadzie zamkniętych spektakli tylko w środowisku studenckich, ale zagraliśmy go w wielu miastach w Polsce. I między innymi zagraliśmy w Warszawie, w klubie Stodoła, gdzie na przedstawienie dostało się parę osób, które wówczas już były znane, jakby to powiedzieć, w oficjalnej prasie z najgorszej strony. Więc widzami był między innymi Adam Michnik, Jacek Kuroń, Jan Lityński. Nawiązywaliśmy wówczas z nimi towarzyskie po prostu kontakty. Pamiętam, że byliśmy wtedy u Jacka w mieszkaniu po spektaklu, żeby porozmawiać. I pamiętam taką zabawną scenę, kiedy rozmowa zaczynała nabierać politycznej temperatury, jak Jacek futrem zakrył telefon. Przyjmowało się, że telefon działa tak, że jako narzędzie podsłuchowe w czasie, gdy jest wyłączony także. Ja sądzę, że były też inne podsłuchy u Jacka, ale to nie ma takiego znaczenia. W każdym bądź razie wtedy zaczęły się te nasze towarzyskie, jak powiadam, kontakty. Tym bardziej, że Adam Michnik studiował w Poznaniu, kończył studia, pisał pracę magisterską, więc czasami się spotykaliśmy, żeby i między sobą, i z kolegami pogadać także o tym, co się w tym kraju dzieje. I tak zastał nas rok 76 i związane z nim pierwsze próby takiej zorganizowanej opozycji. Podpisywanie listu protestacyjnego przeciwko zmianom w Konstytucji, a potem wydarzenia w Radomiu i Ursusie, strajki w 76, stłumione policyjnie i organizacja wokół tego ruchu pomocy dla robotników, powstanie KOR-u. Ten KOR organizowali w znacznej mierze nasi koledzy, których poznaliśmy wcześniej i w KOR-ze, i w protestacyjnych głodówkach związanych z sytuacją polityczną i społeczną w Polsce. Brał też udział Stanisław Barańczak, autor wierszy Do jednym tchem, kolega z roku ze studiów, z którym zresztą wcześniej w Teatrze 8 dnia współpracowaliśmy. Także nasze zbliżenie z tym środowiskiem i jak gdyby współpraca było rzeczą dosyć naturalną i oczywistą. Podstawową była działalność artystyczna w teatrze, ale przepisywało się też biuletyny KOR-u w owych latach, zupełnie dobrze, w owych latach dostawało się jakiś mało czytelny maszynopis, piątą kopię. I rzecz polegała na tym, żeby siąść przy własnej maszynie do pisania, poświęcić parę godzin, przepisać wszystko przez kalkę w 5 czy 6 egzemplarzach i rozdać to następnym znajomych.
Więc w tym także braliśmy udział. W międzyczasie przeszliśmy ze środowiska studenckiego, to znaczy ze związku z organizacją studencką SZSP. Zostaliśmy sprofesjonalizowani, przeszliśmy do estrady. Takie przedsiębiorstwo rozrywkowe w Poznaniu, to był rok 79. No i zaczęliśmy także artystom z estrady znosić te korowskie biuletyny. I tak w 76 roku także, krótko po tych wydarzeniach ursusko-radomskim, po powstaniu Komitetu Obrony Robotników, zrobiliśmy spektakl, który nazywał się Przecena dla Wszystkich. To była też dosyć metaforyczna, ale dość jednoznaczna próba opowiedzenia o sytuacji społecznej, o międzyludzkich napięciach, o braku nadziei, która towarzyszy życiu w Polsce. Ten spektakl miał mieć premierę na początku 77 i on był właściwie takim, ta premiera, takim pierwszym świadectwem dla nas, że i nasza praca, i to, co robi KOR, to znaczy propagowanie takich wartości niezależnych społecznych, ma odzew. Mianowicie cenzura nie chciała nam się zgodzić na przecenę dla wszystkich. Wówczas myśmy zdecydowali, że będziemy grali bez cenzury. I zaczęliśmy grać w Poznaniu, w klubie Maski, na dzisiejszych Alejach Niepodległości. Publiczność waliła na te przedstawienie, a co więcej, publiczność pisała do władz listy. Zbiorowe listy domagające się tego, żeby to przedstawienie było grane. I stała się rzecz, w którą nie wierzyłem. Cenzura się załamała i dała nam zgodę na granie tego przedstawienia. Jak gdyby publiczność, społeczna sytuacja po raz pierwszy w historii PRL-u wymusiła na cenzurze zgodę na to, żeby spektakl mógł być legalnie upowszechniany. No. I w tej sytuacji zastał nas rok 80. My z zespołem wyjeżdżaliśmy każdego lata poza Poznań, wynajmowaliśmy gdzieś w którymś z małych miasteczek salę, żeby tam bardzo intensywnie pracować, przygotowywać przedstawienie. Sierpień 80. roku zastał nas w Międzychodzie, gdzie pracowaliśmy nad przedstawieniem, nasłuchując z zagranicznych rozgłośni, żeby się dowiedzieć, co dzieje się opodal w Gdańsku. I któregoś dnia przyjechał do nas, do Międzychodu, Leszek Dymarski, który wrócił właśnie ze stoczni w Gdańsku. W trakcie rozmowy padło pytanie, my się tam możemy przydać? Pewnie powiedział Leszek, jedźcie. Zdecydowaliśmy, że pojedziemy do stoczni, do Gdańska, dołączyć do owego strajku. Wysłaliśmy forpocztę, która ma to wszystko przygotować. To byli nasi koledzy z teatru, Wiesia Nowak, Adam Borowski, Tomasz Stachowski i Marcin Kęszycki. Oni dojechali na te strajki, co do dzisiaj jest dokumentowane w różnych albumach o Solidarności, ich zdjęciami ze stoczni. Tacy młodzi, ładni, mało robotniczo wyglądający, długo włosi ludzie, którzy biorą udział w strajku. Byli atrakcyjni, fotogeniczni, atrakcyjni dla fotoreporterów. Reszta zespołu pojechała w parę dni później ze sprzętem, żeby zagrać przedstawienia, ale było już w cudzysłowie za późno. Zajechaliśmy w dniu, w którym Wałęsa z Jagielskim podpisywali porozumienie. W parę miesięcy później zagraliśmy w tej stoczni w trakcie takich obchodów, uroczystości odsłaniania pomnika stoczniowców w Gdańsku.
Także ten plan sierpniowy przeniósł się o parę miesięcy. Jeszcze pamiętam, w międzyczasie część kolegów była już być może w stoczni, kiedy wybuchł, teraz dokładnie dat nie powiem, to wy ustalicie. Wybuch w Poznaniu zaczęły też wybuchać strajki solidarnościowe z Gdańskiem. Wszyscy właściwie czekali na taki znak, który ma wszystkich połączyć, to znaczy strajk MPK. I wreszcie strajk MPK wybuchł w Poznaniu. Pamiętam ten dzień, tramwaje nie jeździły, ale ludzie szli ulicami z uśmiechem. Było takie zadowolenie, że dziś trudniej dojechać do pracy, trudniej cokolwiek załatwić. Z kolegami z teatru kupiliśmy jakąś wiązankę kwiatów i wiedzieliśmy, że w Gdańsku to się znało z opowieści, z pierwszych zdjęć, które przenikały z Gdańska do Poznania. Wszyscy mieli w oczach ten obraz bramy stoczni ukwieconej ze świętymi obrazkami. Więc poszliśmy na Gajową z tymi kwiatami pod bramę MPK. Brama i pustka za bramą. Nikogo. W pobliżu też nikogo. Stanęliśmy przed tą bramą i wtedy tramwajarze zaczęli z głębi, z zajezdni tak nieśmiało wychodzić. Zawiesiliśmy te kwiaty na bramie i wtedy podszedł jakiś człowiek i ze łzami w oczach powiedział: dziękuję, pierwszy znak, że w Poznaniu coś na ten temat myślą. No. Poznań był zawsze porządny i zawsze ukrywał uczucia, więc to jest rzecz normalna. Wróciliśmy z Gdańska i trzeba było przystępować do organizacji związku, niezależnego związku zawodowego, bo to zostało właśnie przed chwilą między rządem a komitetem strajkowym uzgodnione. Nie da się ukryć, że nie mieliśmy kontaktów w żadnych w środowiskach robotniczych. Myśmy się zajmowali w Teatrze 8 dnia przez długie lata sztuką, która była adresowana i ograniczana do środowiska studenckiego, intelektualnego. Niemniej była taka potrzeba, żeby wreszcie poznać także szerokie masy tych ludzi, którzy żyją wokół. Taką potrzebę wywołała ta sytuacja strajkowa gdańska i potem ogólnopolska. Ja trzymałem się od tego z daleka. Miałem poczucie, że mnie nie wypada. Ja byłem wtedy wicedyrektorem poznańskiego przedsiębiorstwa imprez estradowych, odpowiedzialnym za Teatr 8 dnia. Byłem więc umiejscowiony po stronie pracodawcy. Miałem poczucie, że nie wypada mi się angażować w organizowanie związku pracobiorców. Ale koledzy z Teatru 8 dnia włączyli się w to. Powołaliśmy w teatrze bardzo szybko taką zakładową organizację Solidarności. Jedną z pierwszych w Poznaniu. I dzięki temu Teatr 8 dnia znalazł się wśród 10 czy niewielu więcej zakładów pracy, które powoływały ten międzyzakładowy komitet założycielski Solidarności w Poznaniu. Było to, mam wrażenie, dosyć groteskowe. Z jednej strony Cegielski, maszyny żniwne, duże zakłady jak Uniwersytet czy Akademia Rolnicza i wśród tych wielkich fabryk Teatr 8 dnia, który miał chyba 12 pracowników. Ledwo starczało to na to, żeby powołać to minimalne koło Solidarności. Tak więc Marcin Kęszycki jako przedstawiciel związkowy Teatru 8 dnia brał udział w zakładaniu regionalnej struktury
związkowej gdzieś w Szopie nad Maltą. To jest także legendarny mit założycielski poznańskiej Solidarności. No, a potem związek gwałtownie rósł w siłę. Znowuż, ja byłem trochę poza tym, bo mi nie wypadało, ale koledzy jeździli na zebrania założycielskie do różnych fabryk, gdzie powoływano nowy związek zawodowy. Pamiętam też takie zebrania założycielskie i zapamiętałem jedną anegdotyczną sytuację. Ruch wychodził od dołu, od robotników, od tych, którzy mówili gwarą, ale zebrania oczywiście musieli prowadzić ludzie przygotowani. I wówczas okazało się, że tylko inżynierowie, pracownicy administracji, ci, którzy odbywali, mają za sobą studia, potrafili takie zebrania prowadzić. Oni jedyni wiedzieli, co to jest komisja skrutacyjna, na czym polega tajność głosowania, w jaki sposób proceduralnie to przeprowadzić. Wiedzieli to dzięki temu, że przez cały socjalizm przetrwała tylko jedna organizacja, w której zachowano te procedury. To było ZSP, potem przekształcone w socjalistyczne Związek Studentów. Ale tam w wyborach do rad akademików osiedli studenckich zachowały się jeszcze przedwojenne procedury głosowania i wyborów. I stamtąd przenoszone potem do nowej Solidarności. No, więc to tak. Czas był... Mówiłeś, że jakąś anegdotyczną sytuację. No to jest właśnie anegdotyczna sytuacja ta, że robotnicy oddolnie organizują ruch, a potem potrzebują inżyniera z dyrekcji, bo on jedyny wie, w jaki sposób przeprowadzić proceduralnie ten proces wybierania nowych, tymczasowych ciągle władz. Więc tak to przynajmniej w niektórych wypadkach wyglądało. Przepraszam, zrobię przerwę na łyka. Stop. To jest bardzo sympatyczne. Już idę dalej. Miałem poczucie, że czas jest spontaniczny i przez to dosyć rewolucyjny. Miałem poczucie, że chwilami gdzieś w tym społecznym nastroju realizuje się taka komunistyczna utopia. Dopiero wtedy, kiedy antykomunistyczne potrzeby ludzkie doszły do głosu. Że realizowała się taka potrzeba społecznego zjednoczenia, że robotnicy spotykali się ze swoimi szefami, z przełożonymi, z inżynierami, żeby gadać o tej samej sprawie, która nazywa się Polska. Że z drugiej strony artyści, zaczęło to się już w czasie strajku stoczniowego, mają potrzebę, żeby wyjść poza oficjalne struktury w rodzaju teatr, pojechać do zakładu pracy i gdzieś tam coś zagrać dla robotników. No jak w komunistycznej utopii. I my w Teatrze Ósmego Dnia też mieliśmy takie potrzeby. Dzięki temu zagraliśmy, wspominałem już wcześniej, w Stoczni w Gdańsku. Zagraliśmy potem we Wrocławiu w Pafawagu. W takiej sytuacji skończyła się zmiana. Po południu, druga godzina, zaczynał się spektakl. Część ludzi zamiast na tramwaj przyszła na przedstawienie, ale to była wielka publiczność z 500 osób. Zagraliśmy też w gazowni w Poznaniu. No, jak ludzie reagowali na to, właśnie ci robotnicy? Ku naszemu zdziwieniu reagowali dobrze, to znaczy nie było takiego problemu. My to robiliśmy jednak sztukę awangardową, która nie respektowała takich klasycznych reguł opowiadania znanych z
klasycznego teatru czy z telewizji. Ale nasze przedstawienia były z reguły bardzo emocjonalne, czasami przerysowane w stronę groteski, więc był to taki dosyć łatwy humor czasami. To było kontrastowane z momentami tragicznych czasem napięć. Niemniej udawało nam się przenosić tą zmienność emocjonalną także na widownię. Widownia zresztą nie potrzebowała jak gdyby rozumieć do końca wszystkiego. Wystarczało, że przenosiła się atmosfera i poczucie, w jakiej sprawie to się robi, że spektakl jest także czymś w rodzaju demonstracji wolności. Możemy mówić to, co myślimy. Po to robimy spektakl, żeby pokazywać naszą postawę, a nie powtarzać tezy oficjalnej propagandy, jak to się działo w większości teatrów i nie tylko teatrów, bo to dotyczyło całego życia kulturalnego w Polsce. No, więc to było tak. Zresztą to doświadczenie kilku spektakli w fabrykach stało się dla nas potem dosyć podstawowe i bazowe, kiedy w parę lat później władze zakazały nam działalności i przeszliśmy do tego, co się nazywało drugim obiegiem kultury, czyli do grania głównie w salach przykościelnych, w kościołach, na dziedzińcach kościelnych, do grania dla takiej publiczności, która przychodziła na mszę za ojczyznę i znajdowała się na koniec mszy w teatrze, bo odbywało się przedstawienie. I odczułam taki związek, to doświadczenie kilku takich przedstawień w tym okresie wolności, ono stworzyło podstawy do tego, że wiedzieliśmy już, jak grać dla tłumów nieprzygotowanych formalnie do odbioru awangardowej sztuki. W czasach, kiedy w połowie lat 80. staliśmy się rzadkim przypadkiem, jakby to rzec, awangardowego teatru ludowego, bo nie było takich ewenementów w historii. No. W czasach Solidarności spotykały nas także szczególnego rodzaju takie solidarnościowe gesty ze strony związku zawodowego, który właśnie powstał. Myśmy mieli przez długie lata, przez całą końcówkę lat 70. zakaz wyjazdów za granicę, a tymczasem z Polski wychodziła za granicę jakaś fama i chciano nas na kilku ważnych festiwalach. Mieliśmy pojechać jesienią wiosną 81 roku na zachód i policja powiedziała, że nie, milicja, służby bezpieczeństwa, że nie dadzą nam paszportu. I wtedy z komitetu, jak się nazywało, z zarządu regionu Solidarności zadzwoniono do biura paszportu. I ważny człowiek w regionie powiedział, jeśli nie dacie im do jutra paszportów, to postawię w strajk ostrzegawczy Cygielskiego. I pamiętam, że wieczorem przyjechała do mnie milicja. Zabrali mnie na komendę po to, żebym odebrał paszport. Więc czas był rzeczywiście pełen dziwnych napięć. I zmiana dosyć zasadnicza. Policjant zresztą, który mi wydawał te paszporty, powtarzał, takich bym stawiał pod ścianę, a nie wysyłał za granicę. Ale już mniejsza o to. Przygotowywaliśmy tak, że wzięliśmy udział w przygotowywaniu takiej poznańskiej uroczystości podstawowej, czyli odsłonięcia
pomnika czerwca 56 roku na placu Mickiewicza. Ja tam zajmowałem się reżyserią całości. W związku z tym uczestniczyłem w paru zebraniach komitetu organizacyjnego tych obchodów. W komitecie byli różni ludzie, byli robotnicy z Solidarności, z Cegielskiego, byli profesorowie z uniwersytetu, było kierownictwo regionu Solidarności. No i zachodziło tam od czasu do czasu paru nas artystów. Ja, Wojciech Miller, który był odpowiedzialny za scenograficzne, plastyczne przygotowanie tej uroczystości. Zdarzało nam się brać udział w kilku zebraniach. Zdarzyło mi się brać także udział w kilku zebraniach, w których to odsłonięcie pomnika było tylko z jednym punktu. W związku z tym słyszałem, o czym rozmawiało się na innych opowiadać. Przypominam sobie też takie zebranie, w którym zreferowano stan dyskusji z władzami miasta na temat nazwy ulicy 28 czerwca, która nazywała się wcześniej Dzierżyńskiego. No i ktoś, kto brał udział w tych rozmowach z władzami partyjnymi, mówił, że on najpierw przypomniał wszystkim, jakim zbrodniarzem był Felix Dzierżyński, który jest patronem tej ulicy, po czym, zwracając uwagę na to, że jest to jednak człowiek radziecki i sprawa jest międzynarodowa, pozbawić Feliksa Dzierżyńskiego patronatu nad ulicą i w związku z tym władze mają poważne opory. Niemniej zgadzają się, żeby część tej ulicy nazywała się 28 czerwca. I pamiętam, że wtedy Zdzisław Rozwalak tak się upewnił. To wszystko jest prawda, że on był aż taki zbrodniarz. Tak, odpowiedziano, tak. No to jak, mówi Zdzichu? No przecież nie może mieć ani kawałka ulicy w Poznaniu. Przeniesiono tą sprawę potem na grunt rozmów z komitetem partyjnym i na sformułowanie, przecież to był zbrodniarz, nie może mieć ulicy w Poznaniu. Partyjni się załamali. Zlikwidowano w całości tą nazwę ulica Feliksa Dzierżyńskiego, ponieważ na prosty, moralny argument nie ma żadnej najbardziej pokrętnej odpowiedzi. To mi zaimponowało właśnie, to użycie takiego prostego, jednoznacznego argumentu, który pozostawia, ujawnia cały fałsz, który wokół istnieje. No dobrze, to już mniejsza o to. Nie będę opowiadał dalej o tych przygotowawczych działaniach. Przyszedł wreszcie dzień odsłonięcia pomnika. Zjechały do Poznania krajowe władze z Wałęsą. Miała odbyć się msza, potem uroczystości odsłonięcia. Przychodziły ogromne tłumy na to odsłonięcie pomnika. Większość rzecz jasna dla Wałęsy i Solidarności. Nie da się ukryć, a nie w celach religijnych. Może msza była tam częścią podstawową. Były też sytuacje, jak to w tłumie dosyć, jakby to powiedzieć, groteskowe i konfliktowe. Ja, pełniąc funkcję reżysera, byłem odpowiedzialny także za rozstrzyganie takich niektórych sporów proceduralnych. Pamiętam, że stanąłem przed sporem nieomal biblijnym, który mnie wbił prawie w ziemię. Przyszła delegacja Szarych Szeregów, czyli jacyś państwo
w poważnym wieku, ale w mundurkach i krótkich spodniach. I delegacja więźniów Oświęcimia w pasiakach. I zażądali, żeby rozstrzygnąć, którzy z nich mają prawo stać bliżej pomnika. No, więc spór był istotnie dosyć podstawowy. Nie pamiętam, jak to się skończyło, ale kiedy uroczystość nabiera wymiarów celebracji, zawsze pojawi się jakiś nieważny problem, który narasta do podstawowej rangi. Było potem jeszcze, już po przeprowadzeniu całej uroczystości, pewnie użyjecie zdjęć, ale to powiem na wszelki wypadek, w której dla mnie takim najbardziej przejmującym momentem był sam akt odsłonięcia pomnika, który wymyślił Wojtek Miller. Na zdjęciach to wypada dobrze, film telewizyjny jest, zdaje się, dosyć marny, bo jest za daleka i za wysoka robiony. Rzecz polegała na tym, że pomnik zasłonięty był ogromną kurtyną. Wszyscy się spodziewali, że ta kurtyna zostanie rozsunięta lub zrzucona w dół, jak to się dzieje przy takich okazjach. A tymczasem brzeg dolny tej kurtyny został podniesiony w górę, tak że nad pomnikiem stworzył się rodzaj baldachimu, czy takiej białej, rwanej, poruszanej wiatrem chmury. I to się stworzył obraz naprawdę bardzo piękny i zaskakujący. I ja pamiętam, jak to działało na ten tłum emocjonalnie. Ja czułem taki dreszcz na skórze i myślę, że tysiące ludzi to czuło, że to się wtedy właśnie w tym obrazie, w takim spełnia. I to ważne, myślę, że gest artysty, bo to wymyślił artysta plastyk i to było widać, że to jest gest artystyczny, zaistniał w takiej ważnej historycznej i społecznej przestrzeni. Wspominałem o tym, jak sztuka wychodziła do mas w tym czasie Solidarności. To jest z tym pomnikiem, opowieść jest też przykładem o tym, jak sztuka z galerii znalazła swoje odbicie w wielotysięcznym tłumie. Tak. W trakcie tej uroczystości tam był rodzaj takiego krótkiego spektaklu teatralnego, w którym zacytowane zostało kilka wierszy lub fragmentów wierszy nawiązujących do tych dat, które są na pomniku wyszczególnione, więc 56, 68 i 70 rok, następne lata dodano już później. I w tym fragmencie brali udział aktorzy Teatru Ósmego Dnia, a muzykę do tego wszystkiego napisała także awangardowa kompozytorka Lidia Zielińska. To znowuż mówię o tym, bo ten moment zjednoczenia tak wokół takiej podstawowej wartości, która kryje się społecznej, politycznej, moralnej też, która kryje się pod datą 1956, on dotyczył właśnie całego tego społeczeństwa. To był moment jednoczenia się także sztuki z ludem, że użyję takich XIX-wiecznych terminów. Jak jesteśmy przy tym motywie, to może jeszcze, bo pewnie byś opowiedział o spektaklu Cybilskim, bo w tym samym czasie... Ja tego nie pamiętam za dobrze, no, ale to mogę tylko dorzucić. Dodam jeszcze, że w tym samym czasie w Poznaniu, w Teatrze Nowym, więc bardzo blisko Placu Mickiewicza, grany był spektakl pod tytułem Oskarżony Czerwiec 56, który nawiązywał do
procesów robotników oskarżanych o różnego typu przestępstwa po wypadkach czerwca 1956 roku, że w tym samym czasie artyści występowali w różnych miejscach i w teatrach i w klubach różnego rodzaju z wierszami Miłosza, laureata Nobla, który dopiero wtedy stał się cenzuralny w Polsce. Dopiero Solidarność otwarła drzwi na tyle, żeby Miłosza można było mówić publicznie. Przedtem to był też w końcu poeta zakazany. Ja pamiętam, jak jeszcze w 1973 roku przemycaliśmy z kolegami z teatru, wracając gdzieś z Niemiec czy Belgii do Poznania po występach tam, przemycaliśmy Miłosza w reflektorach teatralnych. Kilka lat potem to było wreszcie rzecz publiczna, żeby zetknąć się z tą poezją. No. Co może teraz tak? Myślę, bo takie też mam takie odczucie, bo wspomniałeś o tym, że była taka atmosfera jakaś egalitaryzmu, zrównania społecznego, że tego chyba dzisiaj nam brakuje bardzo, tego jednego elementu. No, myślę tak, że okres Solidarności to był właśnie taki czas poznawania się nawzajem, zmiany środowisk, wychodzenia ze swoich takich marszrut codziennych kawałek dalej, żeby zobaczyć innych ludzi. Takiego szukania nadziei w tym, co się dzieje. Pamiętam na przykład jakieś takie sytuacje, kiedy Solidarność musiała się konfrontować bezpośrednio z władzą. Jakiś strajk generalny chyba po wydarzeniach w Bydgoszczy. My wtedy pracowaliśmy w estradzie, która mieściła się na Placu Wolności. Pamiętam, że jakiś strajk ostrzegawczy został ogłoszony. Trzeba było zademonstrować, że się nie pracuje. Więc pracownicy wychodzą z tych swoich biur na ulicę i patrzą, że z innych budynków wychodzą też ludzie na ulicę, bo jest strajk i oni chcą pokazać, że oni nie siedzą bezczynnie teraz przy swoim biurku, czy stoją przy ladzie, tylko uczestniczą w strajku. I ten moment, kiedy zaludnia się ulica i takie poczucie, że sami swoi są, że to są bliscy ludzie, idą teraz, spacerują ulicą, tym Placem Wolności, że wspólnie wykonujemy jakiś gest o politycznym, społecznym i moralnym też znaczeniu. Więc w takich prostych rzeczach zdarzały się przeżycia, rzekłbym, takie duchowe i solidarnościowe, bo to najlepsze słowo. Pamiętam, kiedy indziej byłem chyba w Warszawie, gdzie ogłoszono jakiś taki strajkowy moment, że wszyscy o określonej godzinie się zatrzymują. I pamiętam, jak miasto Warszawa staje, klaksony w samochodach i to poczucie, że znowuż coś całym społeczeństwem wykonaliśmy, bo to był znak dla władzy, że musicie ustąpić, bo my wszyscy tego chcemy. To były takie atmosfery, które już pewnie nigdy się nie pojawią, bo to był jednak gest wykonywany w walce. To był też cios, to było też no, takie takie działanie, które ma przynieść efekt. Dla wszystkich,
bo szło o pryncypia społeczne i polityczne. No więc takie atmosfery pojawiały się tylko wówczas i później w stanie wojennym, w pierwszej i ostatniej fazie, kiedy znowuż dochodziło do aktów takiej społecznej demonstracji. Choć w tym drugim stanie wojennym brakowało czegoś niesłychanie ważnego, to znaczy brakowało takiego optymizmu i rodzaju radości, który istniał w tym jednym roku Solidarności. To było właśnie bardzo niezwykłe w całej historii społecznej, myślę sobie, powojennej Polski, takiej jaką znam, że zawsze był strach, ale ten strach się przełamywał i widzieliśmy, pozbyliśmy się strachu. I to się dokonywało wiele razy w trakcie tamtego roku. Pamiętam też sytuacje anegdotyczne, bo ciągle działała na przykład cenzura. Ona już była przyciśnięta do muru, ale ciągle działała. Myśmy wtedy zrobili taki pierwszy nasz spektakl z poczuciem wolności. Będziemy mówić naprawdę to, co chcemy i będziemy grali tak, jak chcemy. Mamy pełną swobodę wyboru tematów. To było więcej niż jedno życie. Byliśmy wtedy oficjalnym teatrem. Na premierze czy na próbie generalnej pojawia się cenzor, urzędnicy od kultury z miasta i województwa i potem się odbywa taki rytuał. Ja jako szef teatru i reżyser muszę z nimi uzgodnić, co się będzie działo ze zgodami na granie. I wszyscy już są w tej atmosferze, tak, że tamci urzędnicy wiedzą, że trzeba być zgodny z duchem czasu. I zaczyna któryś z urzędników i mówi, przedstawienie tak politycznie jest ostre, ale w sumie ja nie widzę większej potrzeby niż jakieś 3-4 skreślenia. A na to cenzor mówi, jakie skreślenia, po co skreślenia, puszczamy w całości. Więc wymuszone albo spontaniczne, ale ta potrzeba wolności przenosiła się błyskawicznie we wszystkie sfery życia, przynajmniej te, które mogłem poznawać. I skłonność... Ale jednak trzeba było na władzę wymuszać przecież emisję Człowieka z żelaza. I to był fortel wielki też, nie? Tak. Wyświetlano to wszędzie, ale ciągle pod pozorem zamkniętych pokazów, takich seansów dla wybranych, tyle tylko, że bilety rozprowadzano wśród mas bardzo szerokich, ale równocześnie... To było jeszcze śmieszniej wymuszone, po prostu non-stop wyświetlano film dzień i noc, przewożąc rolki z jednego kina do drugiego, żeby pokazać jak największej ilości ludzi. Było jednak poczucie takie, że to nie może trwać wiecznie jednak, nie? No było takie poczucie i było ciągle to poczucie zagrożenia. My widzieliśmy wszyscy, że te zmiany na szczytach to są z reguły zmiany pozorne, one następowały, ale wiedzieliśmy też, że każda taka zmiana to jest przygotowanie kolejnej wersji ograniczenia, stłamszenia tego ruchu.
każdy nowy człowiek, bez względu na to, co o nim mówiono, czy to partyjny liberał, czy to partyjny beton, był nowym zagrożeniem. Wszyscy mieli poczucie, że oni się zmieniają nie po to, żeby pójść na ustępstwa, tylko po to, żeby nas wziąć za mordę i żeby wróciło stare. I to się koniec końców stało. Te nieustanne prowokacje dążące do starć, spór o rejestrację Solidarności, spór o rejestrację Związku Studentów, wydarzenia w Bydgoszczy, tamto pobicie Rulewskiego i innych na sesji Rady Miejskiej. Te wszystkie rzeczy służyły temu, żeby w ową społeczną radość wprowadzić ciągle napięcia i przypominać, bójcie się, musicie się nas bać. I na wybuchy spontaniczne, takie społeczne, władza zawsze odpowiadała przypomnieniem. My jesteśmy groźni, my potrafimy uderzyć. I wreszcie uderzyła. Odczuwaliście też jako aktorzy, no, grając spektakle, jakiś taki wewnętrzny pośpiech, że trzeba się nagrać, bo nie wiadomo, kiedy to się skończy. No było takie poczucie, była świadomość, że to nie potrwa wiecznie, ale była też jednak nadzieja, że to może jeszcze przez parę następnych miesięcy trwać. My byliśmy zresztą w tarczy 8 dnia w dosyć szczególnej sytuacji, ponieważ w momencie, kiedy zaistniała Solidarność, dla nas otwarł się świat. Opowiadałem już o tej sprawie paszportów. Od tego czasu mogliśmy jeździć po świecie, mogliśmy zacząć realizować zaproszenia, które przez lata gdzieś tam były zamknięte. I myśmy właściwie połowę czasu tej wolności w Polsce spędzili jeżdżąc po świecie, gdzie nas zresztą także przyjmowano z takim szczególnym ciepłem czy chwilami entuzjazmem. Byliśmy na przykład w Meksyku, no to tam Meksykanie nas szybko pozbawili koszulek z napisem Solidarność, bo one dla nich miały także cennego gadżetu. I w tym kapitalistycznym, ale w końcu dosyć represyjnym także Meksyku, Solidarność była także rodzajem takiego mitu. My też potrzebujemy takiego ruchu w zupełnie innej sytuacji politycznej. I spotykaliśmy się znowuż na Zachodzie też z takim odbiorem, że to, co się dzieje w Polsce, to nagłe zjednoczenie wszystkich warstw społecznych, to wspólne dążenie do rozszerzenia granic swobód ludzkich, że to także powodowało zazdrość, w cudzysłowie, tamtych naszych rówieśników z Zachodu. Zazdrość, że w naszym społeczeństwie my nie możemy przeżyć takiej prostej, wielkiej zbiorowej radości. No jak powiadam, czas był chwilowy i... Jakbyś objaśnił ten fenomen, bo to w końcu dość egzotycznych wielbiciel miała Solidarność, choćby we Francji, czy w tym kapitalistycznym świecie, prawica i lewica. Może tylko trockiści nie dowierzali, bo... W Meksyku trockiści byli bardzo przejęci ideą Solidarności. Na Zachodzie rzeczywiście wszystkie ruchy jakoś tak były uwiedzione tą wizją tego, co się dzieje w Polsce. Ale trzeba pamiętać także, że na Zachodzie to był czas inny i tam był czas mieszania się porządków. To był czas protestów przeciwko amerykańskim zbrojeniom i lekceważenia zbrojeń sowieckich równocześnie.
To był czas bardzo silnych ruchów lewicowych czy wręcz lewackich, które domagały się przekształceń kapitalizmu. Dla nas to było zupełnie niezrozumiałe. To pamiętam, że słuchałem tych moich rówieśników, więc stosunkowo młodych ludzi z zachodu, jak oni narzekają na swój system. I myślałem sobie, Jezus Maria, jak to nie ma nic wspólnego z naszą rzeczywistością. To, co dla nich jest wrogiem, dla nas jest niespełnialnym marzeniem. No, musiało minąć te 20 lat, żebyśmy także w Polsce zrozumieli, że kapitalizm to wcale nie jest raj i że on wiele buduje, ale bankructwo i puszczanie w ruinę to jest także cecha tego systemu. To bankructwo zarówno w sensie dosłownym i materialnym, jak i bankructwo w sensie myślowym czy moralnym. To ciągle się zdarza. No ale wtedy dla nas to była rzeczywistość, którą trudno nam było zrozumieć. Podobnie oni, kochając Solidarność, pewnie z tego powodu, że to jest ruch społeczny, jednoczący, też niewiele tak naprawdę rozumieli z tego, czym jest realny socjalizm, czym jest ten system, na czym to polega. No. Opowiedzieliśmy wszystko? Gdybyś tak, no nie wiem, może to byłoby nadużycie jakieś, ale czy dla ciebie jako artysty w twojej drodze artystycznej ten moment odgrywa jakąś rolę, czy gdzieś jest ważny? Dobrze, to tak trudno. Ten rok Solidarności dał mnie, moim kolegom w teatrze, taką jedyną na wiele lat szansę. Myśmy wtedy pracowali z poczuciem pełnej swobody, że możemy mówić o wszystkim, co chcemy i tak, jak chcemy. Że nie musimy się liczyć z żadną opinią, że jest wreszcie możliwość taka, że nasza opinia wejdzie także w układ polemiczny, ale w układ serio, że możemy próbować działać w różnych środowiskach. To dawało taką potrzebę napędu. Ale to w sumie trwało zbyt krótko, żeby to mogło być takim doświadczeniem, które się utrwali. Stan wojenny nadszedł zbyt szybko, to wszystko zbyt szybko zmarło, pojawiły się nowe potrzeby, nowe napięcia, nowe ograniczenia. Niemniej też, kiedy potem, wiele lat później, w drugiej połowie lat 80., znaleźliśmy się na emigracji, nie byliśmy już zaskoczeni. Wiedzieliśmy, pracując tam, co to znaczy pracować w wolnym kraju. Jakie są radości, ale także jakie problemy. Bo tak naprawdę to dzisiaj to widać. Dla twórcy wolność jest większym problemem niż umiarkowane zniewolenie.